Witam Państwa po raz kolejny podczas naszych spotkań śladami Bitwy Lubańskiej w ramach cyklu Łużyckich Opowieści. Również, drodzy Państwo, dzisiaj jesteśmy w lesie koło Bielawy. Znowu w lesie. No dlaczego w lesie? Często będziemy spotykali się w lesie. Kocham las, drodzy Państwo. Kocham las, bardzo często przebywam w lesie. W lesie niemalże się wychowałem. W lesie można obcować z naturą. Można kołatać, koić skołatane nerwy. Przepraszam, wreszcie można spotkać wielu ciekawych ludzi. Nie tylko obcowanie z florą i z fauną, ale również wielu ciekawych ludzi, również miłośników lasu, leśników, ale i osób, które odwiedzają las w tych samych celach, co ja. No właśnie dzisiaj chciałem zaprosić Państwa na spotkanie z panem, z przemiłym starszym panem, panem Franciszkiem Kopaczyńskim, którego spotkałem przy okazji niejako penetrując okolice, szukając tych swoich mitycznych, już niemalże zestrzelonych samolotów. Pisałem o tym książkę, wiecie Państwo na pewno, ale w dalszym ciągu temat jest jeszcze niezamknięty. Ciągle krążymy gdzieś tam po okolicy i szukamy tychże samolotów. No i udało mi się spotkać pana, który również między innymi opowiedział mi o jednym z tych samolotów, ale nie tylko o tym. Nie to będzie tematem naszej dzisiejszej opowieści. Pan Franciszek opowie nam króciutko, jak dotarł w te okolice, skąd do nas przybył, jego drogę, ścieżkę wojenną. Tematy, spotkanie było krótkie, ponieważ warunki polowe, takie spotkanie przypadkowe, wywiad nie jest przygotowany, nie był w jakiś sposób tutaj uzgodniony z panem Franciszkiem. Wszystko na żywo, na gorąco. No to też ma jakiś swój klimat. Zatem zapraszam. Losy pana Franciszka Kopaczyńskiego. Dzień dobry panu. Jak pan się nazywa? Może pan się przedstawić? Kopaczyński Franciszek. Pan Franciszek Kopaczyński. No. Proszę opowiedzieć, jak to było tutaj po wojnie, jak pan. Kiedy pan przyjechał do Bielawy? No, w 6. W 6 panie przyjechałem. Jesieni, bo ja w Niemczech byłem. Mhm. I z Niemiec. A co pan robił w Niemczech? Na jakichś robotach pan był? Czy... Tak, panie tego wziął. Niemcy mnie zabrali z matką, bo ja miałem 13 lat tylko, nie? I zajechaliśmy tam. I gośmy rok czasu na niecały, 11 miesięcy Niemcy robili. A później Amerykanie przyszli, pod Amerykanami byliśmy, znaczy rok. A w jakim miejscu w Niemczech pan był? W jakiej okolicy to był? Heidenheim. Heidenheim. To jest miasto. Wypędzili Niemców. Niemców wygonili, a nas, Polaków, osiedlili
na tych domkach robotniczych. Aha, aha. I tam było, znaczy Heidenheim to był takie przedmieście było, nie? Milicja była, kościół, wszystkośmy tam do szkoły, ja chodziłem, tego pięknie tam było, tego. Tylko matka chciała gospodarki, z powrotem jechaliśmy na bo ja ze wschodu, nie? Z Ukrainy. A z Ukrainy, a skąd konkretnie? Konkretnie z Ukrainy, skąd? Bo moi rodzice też spod Rokitna pochodzą. Buczacz, Tarnopol. Z Buczaczu, z Tarnopola. Buczacz. Rozumiem. Miasto tego. Byłem teraz, panie, dopiero. Aha. Tak zniszczyli, Boże. Tam, ja myślałem, że jadę gdzieś na podwórze. Nie ma podwórza. Taki porobili, nie wiem, domki jak szopę. Żeby go przespać i do kogoś. Wszystko rozwalone. Nie dbają. Właśnie Ukrainę, panie, zniszczyli. Bo Polakom coś tego, ale Polacy nie dali się tego. Ale tam to strasznie było. No niech pan opowie, jak pan tu przyjechał, nie? Ja tu... Tak, tu w 1946 roku, tak? No, ja tutaj przyjechałem, panie, w 1946 roku. Jak tu wyglądała okolica? Nas do tego. Jechaliśmy do Polski jako do domu. Znaczy tam do Tarnopola. Ale nie tego. Tym. Dziedzice. Katowice, dziedzice. Tam biuro było. Kto z Polski, to do Polski. A my jako Zabuga, nie, bo to tak na nazwę tak. Tego. To tutaj na zachód. Na zachód, na ziemię tak. Odzyskane. Iśmy, panie, zajechaliśmy, tutaj nas skierowali do Nowej Soli. Tam mieliśmy zamieszkać. Ale w Wrocławiu spotkaliśmy swoich stron. Oni jechali do Złotoryi. Ludzie swojej strony, znaczy matka, ale ja nie, bo ja tam byłem mały, ale chodziłem do szkoły Ukrainy, jak to mówi, ukraiński, ruski, dwa lata, ale Niemcy jak przeszli, 3 lata chodziłem, znaczy do polskiej szkoły, no była polska szkoła i tak. Ukraińcy osobnie, bo to litery inne już są, a my Polacy jako osobnie tylko, tak. No i już dobra. Myśmy przyjechali tutaj do tego, do Wrocławiuśmy spotkali te rodziny. Myśmy przyjechali z wagonu do wagonu. Myśmy przyjechali tutaj. No jak wyglądało tutaj? Mówi pan, że tu po walkach teren był bardzo zniszczony, panie, tak? A tutaj jak tego ja tu chodziłem, znalazłem pistolety, nie pistolety, było wszystko. To tak, bałem się, bo to jak znalazłem karabin, no to wyszczeliłem te wszystkie tego, ale nie z ręki, tylko przywiązałem karabin do tego, bo, żeby nie rozwaliło.
wszystkie kule, znaczy te naboje wyszli i zostawiłem. Dużo grobów było, dużo Niemców, no. Podobno, tak? Tak? No i tutaj, jak my tutaj bryczka była rozbita na minę wjechał, to chyba Niemiec, ja wiem. Albo kto co tego. I tak. Tu strasznie było podminowane. Tu samolot, bo ja tutaj samolot, tu był samolot. No właśnie, tam ja chodziłem właśnie tutaj, bo to ten proch był taki. Ja nie wiem dlaczego, z czego to ten proch. Tego co paliliśmy, to jak świecami tego, byśmy chłopaki byli. No i tam był dobry samolot. Koło wioski, za wioską. Czyli w drugim miejscu to był jakiś drugi samolot, tam gdzieś za wioską. W tamtym rejonie. Tam, tak. Jak zaraz wioska, kościół, droga. Wiem. I troszkę dalej. Ten samolot odnaleźliśmy, tak, już zlokalizowaliśmy. To był rosyjski, samolot. Tak. Do Budziszowa. Tak. To tak, właśnie tam ten samolot. Tak, to wiem, tak. Tu i tutaj. I tu był drugi samolot tutaj koło autostrady. Nie pamiętam, czy był. Ale tych dwa to tak byłem. I w tym, w tym dużym dole tutaj prawdopodobnie wybuchł. Tutaj wszystko było. Pamiętam, było. Ja wiem, czy to niemiecki tego, rozwalone było wszystko. Tego. On spadł tego. Bo tamto koło wioski to cały był. Rozwalali, panie, tego. Ludzie rozbierali też po wojnie, tak. A proszę powiedzieć, po wojnie tutaj teren był zaminowany dość mocno, dużo min było, tak? Prawdopodobnie mówił pan. Dużo min było, tak? Oj, panie, strasznie. A wojsko przyjeżdżało, rozminowywało później, tak? Jak to tam było? A gdzie tam? Same wtedyśmy tego nie było, gośmy strzelali. Tu lasy się palili jak strasznie. Tego, te miny, nie miny, te... Wybuchały wtedy. Wybuchali, tu wszystko. To było bezprawda tutaj. To nie było ani tego, ani milicji, ani nic. I przez ile lat tak było? Ile lat tak trwało, że nie było milicji? A to panie chyba 2-3 lata, tak. Bo pan w 46. Samo swoje byli. Tak. A później jakaś milicja nastała, ale wtedy... To tak było i nie było, to tak. Nie było milicjant. A później już prawdopodobnie i chyba 2 albo 3 lata już jak po tym wszystkim, jak my tu przyjechali, dopiero milicja powstała w Urzynie. Tak, w Urzynie była milicja. Milicja. A milicja była. Tak. Bo on tutaj do mnie, ten policjant, ja mówię milicjant, a on mówi policjant. Ja mówię, panie, czy to, to jest wszystko jedno. Tak. Mówię panu, że strasznie to było tutaj. A przyjeżdżali, szabrowali, wykopywali. Panie, ale tu strasznie było wszystko zakopane. Zakopane, Niemcy zakopywali. A proszę powiedzieć, dużo Niemców było, jak przyjechaliście jeszcze? Dużo Niemców było? W moim mieszkaniu, ale to jest chyba parę lat, ja już mieszkałem. Chyba 10 lat albo więcej. W piwnicy, ul. Był w niej ubrania, wszystko, materia na czyste, poszły, nie poszły, wszystko takie, cały ten, ale to wszystko tak jak złożone było, tak obniło w koło, znaczy, no, piwnicy, ono się zabadło było i ja poszedłem, bo sprzątałem, chciałem kartofli i sieni, nie? Coś tego opadło, ja tego patrzę. Stukam, patrzy się, co jakieś deska, nie deska. Później panie tam tego wyciąga, taki ul zakopany i tam u tego. A ta Niemka przychodziła. Czyli było dużo Niemców we wsi jeszcze wtedy? Mieszkańcy wsi, byli Niemcy jeszcze? Tam u mnie nie było. Nie było.
U mnie już nie było, bo uciekli prędzej. Aha. Ale tego, ale później... Nie wiem, w którym to roku... Niemcy przyjeżdżali do mnie.